Dla Francuzów dobre, szczęśliwe i spokojne życie to jest życie na emeryturze. Reforma emerytalna to jest jeden z najważniejszych punktów drugiej kadencji prezydenta Emmanuela Macrona. Sondaże opinii publicznej pokazywały, że około 2/3 Francuzów jest przeciwnych tej reformie. I motywacją Macrona jest na pewno sam stan finansów publicznych we Francji, który oględnie mówiąc jest dosyć trudny. Reforma otworzyła szeroką debatę na temat w ogóle sensu i znaczenia pracy w życiu człowieka. Francuzi i francuskie protestują, co może nikogo nie dziwi, bo to naród, który robi to często. A dlaczego teraz? Ano dlatego, że jest próba zmiany systemu emerytalnego. Wiadomo, jedna z najcięższych reform do przeprowadzenia w każdym państwie demokratycznym. Dzisiaj na temat tego, co się dzieje, dlaczego się dzieje i jakie mogą być tego reperkusje, porozmawiamy z Amandą Dziubińską, która jest analityczką zajmującą się Francją z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, Amando. Dzień dobry. Ostatni raz mieliśmy przyjemność rozmawiać, no będzie prawie rok temu, wydaje mi się. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy łączyłem się z tą z Lwowa, czy z Kijowa, ale na pewno z Ukrainy, i rozmawialiśmy bodajże w kontekście wyborów. Zgadza się. Które było rok temu. No dzisiaj łączymy się z troszeczkę innego powodu, przynajmniej jakby trochę inny jest tutaj nasz jakby powód naszego spotkania, a mianowicie no, Francuzi ponownie nie chcą się uczyć od Polaków i nie rozumie i nie wiedzą, co się dzieje, kiedy bierzemy się za reformę emerytalną. A mogliby spojrzeć przecież na polską politykę i wiedzą, jaka kara może za to nastąpić. Oczywiście mówię trochę z przekąsem, nawiązując do innych tutaj wypowiedzi dotyczących Francji, które padały i padają właściwie czasem cały czas z ust naszych polskich polityków, ale nie o nich dzisiaj. Jakbyś mogła na początek nam nakreślić trochę kontekst samej tej reformy, no i przecież mamy tutaj ognistą atmosferę, ale Francuzi to też naród, który wbrew pozorom lubi sobie poprotestować. To się zgadza. Reforma emerytalna to jest jeden z najważniejszych punktów drugiej kadencji prezydenta Emmanuela Macrona. I wiemy już, że jej skutki będą też jednym z tych kluczowych elementów oceny tej prezydentury po jej zakończeniu. To jest projekt sztandarowy na drugą kadencję i co do tego nie ma wątpliwości. Zresztą determinacja rządu do szybkiego przyjęcia ustawy, można odnieść wrażenie, że nawet bez względu na koszty społeczne i polityczne, bo takie z pewnością są, była bardzo duża, co widzieliśmy właśnie zwłaszcza w ostatnich dniach przy okazji tego finalnego głosowania, które w efekcie no nie miało miejsca w Zgromadzeniu Narodowym, ale pewnie o tym za chwilę. To nie jest w kwestii kontekstu, jeszcze to nie jest pierwsze podejście prezydenta Macrona do reformy emerytur i to również ma znaczenie. W pierwszej pięcioletniej kadencji tej reformy nie udało się przeprowadzić i wówczas również, odnosząc się do tej lubości, z jaką Francuzi protestują, wówczas również Francuzi wychodzili na ulicę, żeby zademonstrować swój sprzeciw wobec podwyższenia wieku emerytalnego. No ale wtedy też prezydent Macron był w trochę innej sytuacji, bo na horyzoncie miał jeszcze ponowne ubieganie się o mandat. Więc finalnie reforma emerytur stała się tym centralnym punktem programu na drugą kadencję. I Macron, tłumacząc powody, dla których należy te zmiany przeprowadzić w systemie emerytalnym, powołuje się na to, że on ma mandat społeczny do tego, żeby te zmiany wprowadzać, co również ma swoje reperkusje. Macron podkreśla, wybraliście mnie na drugą kadencję, wiedząc, że taki jest mój program wyborczy, a nie inny, więc teraz go realizuję i powinniście mieć tego świadomość i zasadniczo ta część, która mnie wybrała, powinna się z tym zgadzać, prawda? Na marginesie jeszcze w kampanii wyborczej Macron proponował podniesienie wieku emerytalnego z obowiązujących dzisiaj 62 lat do 65 roku życia, no ale finalnie ten projekt, który był procedowany przez ostatnie ponad 2 miesiące, dotyczył podniesienia wieku emerytalnego do 64 roku życia. I ostatnia kwestia jest taka, że można również powiedzieć, że ta reforma ma swój właśnie taki symboliczny charakter,
ponieważ no, jest swoistym sprawdzianem poparcia społecznego dla urzędującego prezydenta bez mała po roku od rozpoczęcia drugiej kadencji. I wiadomym jest, że te reformy, które są szczególnie niepopularne społecznie, przeprowadza się właśnie w drugiej kadencji, no ale opór społeczny pokazuje, że ta reforma może rzutować też na pozostałą część trwania tego mandatu. No i w pierwszych tygodniach stycznia sondaże opinii publicznej pokazywały, że około 2/3 Francuzów jest przeciwnych tej reformie i te wyniki jeszcze poszły w górę. To tak tylko porządkując to, ten wiek dotyczy zarówno kobiet i mężczyzn. To nie jest takie rozróżnienie jak w Polsce, że jest różny, bo w Polsce jest różny aktualnie, zostało przecież to przywrócone tak jak było wcześniej. Tak, on dotyczy kobiet i mężczyzn i jeżeli w ogóle mielibyśmy powiedzieć, na czym polega ta reforma, no to co do zasady najważniejszym jej elementem jest właśnie podniesienie ustawowego wieku emerytalnego do 64 roku życia w horyzoncie czasowym do 2030 roku z, jak wspomniałam, obecnie obowiązujących 62 lat. No i premier Borne powiedziała, że jest to projekt, jakby anonsując na początku stycznia tę ustawę, powiedziała, że jest to projekt uniwersalny w takim sensie, że on będzie obejmował wszystkich Francuzów, bez względu na płeć, bez względu na dochody, bez względu na to, w jakiej grupie wiekowej się znajdują, etc. I co do zasady właśnie ta reforma ma wydłużać wiek pracy, czas pracy Francuzów, wiek. I będzie on stopniowo podnoszony, więc nie jest tak, że w momencie wejścia w życie reformy przestawimy się na 64 lata, tylko ten wiek będzie stopniowo, sukcesywnie podnoszony o 3 miesiące każdego roku, począwszy od września 2023 roku. Reforma też przyspiesza wydłużenie okresu odprowadzenia składek do 43 lat od 2027 roku. Czyli aby otrzymać emeryturę pełną, w pełnym wymiarze, wymagany okres składkowy wzrośnie z 42 lat, czyli we Francji liczymy to na kwartały, czyli ze 168 kwartałów do 43 lat, czyli 172 kwartałów. To nie jest jakaś szczególna nowość, ponieważ ten okres miał być i tak wydłużony poprzez reformę Turena zaproponowaną w 2014 roku, no ale ta reforma przyspiesza realizację założeń tej reformy. Co tu jest ważne? Myślę, że o przyczynach wprowadzenia tej reformy w życie jeszcze pewnie porozmawiamy, ale co tu jest istotne, to to, że rząd tłumaczy, że dzięki przeprowadzeniu tej reformy ponad 17 miliardów euro ma zostać przekazane do funduszu, kasą funduszu emerytalnego i to ma pokryć deficyt, który wynosiłby około 13,5 miliarda euro w 2030 roku, jeżeli ta reforma nie zostałaby przeprowadzona. No i trzecim takim elementem, o którym warto jeszcze wspomnieć przy okazji w ogóle mówienia o założeniach tej reformy, jest to, że ona ma także podnieść minimalną emeryturę w wysokości 85% wysokości 85% minimalnego wynagrodzenia w przypadku pełnej kariery zawodowej, co na czas obecny wynosi jakieś 1200 euro netto. No, czyli właściwie dużo argumentów na plus, no jednak opór społeczny jest. Chciałem się Ciebie zapytać, dlaczego właściwie prezydent Macron uczynił z tego taką jedną ze swoich centralnych reform? Znaczy, jakie są ku temu przesłanki? Powodów wprowadzenia tej reformy jest kilka i to są zarówno powody, które możemy określić jako ekonomiczne, jak i polityczne, związane z samymi ambicjami prezydenta Macrona. Jeżeli chodzi o te ekonomiczne, to głównym celem reformy jest odbudowanie finansów publicznych i zagwarantowanie jakby stabilności całego systemu emerytalnego.
I motywacją Macrona jest na pewno sam stan finansów publicznych we Francji, który oględnie mówiąc jest dosyć trudny, przez co narażona jest także wiarygodność międzynarodowa Francji. Władza wskazuje tutaj, że przeprowadzenie reformy jest konieczne, bo w systemie w przeciwnym razie może zabraknąć pieniędzy. Także trzeba przestać zadłużać przyszłe pokolenia i uspokoić rynki finansowe. I na marginesie trzeba dodać, że Francja jest jednym z najbardziej zadłużonych państw Unii Europejskiej, z zadłużeniem, które przekracza, które jest większe od PKB. No i w tym niechlubnym zestawieniu Francuzów wyprzedzają takie państwa jak Grecja, Włochy, Portugalia i Hiszpania. Skąd to się wzięło? Co jest właśnie dosyć niechlubne. I do tego jeszcze dochodzi wysoki deficyt budżetowy, który plasuje się w okolicach 5% PKB, a więc no, sytuacja finansów publicznych we Francji jest określona jako jedną z gorszych w Unii tak naprawdę, co jakby dla osoby niezorientowanej w polityce francuskiej może być dosyć zaskakujące. No i właśnie problemy tego francuskiego odpowiednika naszego ZUS-u to oczywiście są tylko częściowo związane z sytuacją gospodarczą, natomiast rząd podkreśla, że takie rozwiązania zastępcze, jak na przykład podniesienie składek emerytalnych czy zmniejszenie wysokości emerytur, nie wchodzą w grę, bo poza innymi skutkami społecznymi one by na pewno sprawiły, że atrakcyjność gospodarcza Francji spadłaby znacząco i w rezultacie mogłyby przynieść właśnie efekt przeciwny do zamierzonego. Jednym z innych ważnych argumentów przemawiających za wejściem w życie tej reformy jest też wydłużająca się oczekiwana długość życia i konieczność zwiększenia niskich wskaźników poziomu zatrudnienia wśród seniorów. To jest argument kluczowy rządu. Mówimy tutaj oczywiście o grupie wiekowej 56-64 lata. No i znowu, jak spojrzymy sobie na dane europejskie, to Francja się tutaj plasuje dopiero w drugiej połowie stawki w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi właśnie o ten wskaźnik zatrudnienia wśród seniorów. Średnia europejska to jest około 60%, natomiast Francja ma ten wskaźnik na poziomie 55-56%, a dla porównania Niemcy, z którymi się Francja właśnie chętnie porównuje często przy różnych okazjach, mają ten wskaźnik na poziomie 70%, więc widać, że no, nawet możemy mówić o przepaści, jeżeli chodzi o zatrudnienie wśród seniorów we Francji w stosunku do tych państw, w których seniorzy na rynku radzą sobie najlepiej. No i wiadomym jest, że niskie wskaźniki zatrudnienia rzutują na PKB per capita. No więc jedną rzeczą jest to, że aby pracować dłużej, trzeba mieć możliwości zatrudnienia, ale rząd tutaj optymistycznie spodziewa się, że reforma zapewni zwiększenie zatrudnienia seniorów o 100 tysięcy do 2025 roku, czyli już tak naprawdę w krótkim horyzoncie czasowym, i nawet o 300 tysięcy do 2030 roku. Słuchaj, a jakby skąd się bierze ta takie no, niższe, dużo niższa chęć, czy chęć, nie wiem, może jest chęć, a nie ma pracy, ale w sensie te statystyki właśnie tego niższego wyższego bezrobocia, nie niższego, wyższego bezrobocia w tej grupie wiekowej seniorów, o której wspominałaś. Czy to jest związane właśnie na przykład z brakiem pracy, z brakiem zachęt, czy też z jakąś na przykład z drugą stronę, z jakąś już majętnością? Bo ja z kolei czytałem statystyki, to Francuzi to jest naród no, jedny z najbardziej chętnie odpoczywających ogólnie w Europie, ceniących sobie czas wolny. Stereotypowo powiem, że zawsze z partnerami francuskimi bardzo ciężko złapać ich w lato. I to tam nawet jeżeli nie mają urlopu, to takie jest tylko od Francuzów można usłyszeć we wrześniu. Jakby to jest sierpień. O co ci chodzi w ogóle? Dlaczego do mnie piszesz? Więc na ile to jest stereotyp, a na ile to faktycznie jest no, a na ile coś w tym jest? Coś w tym jest, ponieważ w ogóle jak się przyjrzymy
debatom publicznym, jakie zostały wygenerowane przez całą tą reformę i procedurę jej przyjęcia. No to takim ciekawym elementem jest to, że reforma otworzyła szeroką debatę na temat w ogóle sensu i znaczenia pracy w życiu człowieka. I to jest szalenie interesujące i to ma również związek z tym, o czym mówisz, że dla Francuzów dobre, szczęśliwe i spokojne życie to jest życie na emeryturze. Życie na emeryturze, w którym właśnie wyjeżdża się na wakacje, na południe, jest dużo słońca, odpoczywa się, gdzieś na bok są odłożone wszelkie troski itd., itd. I tego Francuzi po prostu nie chcą oddać. I to jest ciekawe, bo to podnosi kwestię miejsca, jakie w życiu Francuzów zajmuje praca. I właśnie jedną rzeczą jest, że reakcje społeczne wyrażają właśnie zaniepokojenie, że Francuzi będą przechodzić na emeryturę w starszym wieku, będą bardziej zmęczeni, schorowani, a cały wysiłek włożony w lata pracy nie zostanie im zrekompensowany w postaci tej długiej, spokojnej emerytury. Ale drugą rzeczą, niemniej istotną, jest to, że cały dyskurs, który się właśnie wykuł wokół tej reformy i który odzwierciedla właśnie szereg napięć, jakie wiążą się wokół pojęcia pracy i tego, czy sukces zawodowy daje szczęście, czy też nie. Czy wolimy pracować więcej, ergo zarabiać więcej kosztem życia osobistego, czy jednak jesteśmy w stanie te prace zredukować po to, by mieć więcej czasu dla siebie, swoich potrzeb, pasji, czasu z bliskimi. I badania społeczne pokazują, że coraz więcej Francuzów deklaruje, że woli to drugie. I oczywiście to nie jest zjawisko jakieś szczególnie nowe, które pojawiło się teraz nagle, ale podbudowane niepokojem o własną przyszłość skłania do takiej większej refleksji nad tym, co w życiu jest ważne. Oprócz oczywiście wszystkich innych argumentów przeciwko tej reformie, które są jednak trochę bardziej umocowane w danych ekonomicznych. No właśnie, takie trudne reformy, a najwątpliwie taką jest reforma systemu emerytalnego, to zawsze jest paliwo no, dla opozycji, dla wszystkich, którzy tej władzy nie sprawują. Więc chciałem się Cię zapytać, jak tamta strona reaguje na to i czy są jacyś sojusznicy w ogóle prezydenta Macrona w tym, czy raczej mamy do czynienia z taką no, krytyką ze strony opozycji? Właściwie poza republikanami, czyli centroprawicą, partią, która reprezentuje centroprawicę, to stosunek opozycji parlamentarnej do reformy jest negatywny. I zarówno wychodzą oni razem z manifestującymi na ulicę, jak i no, próbowali od środka wysadzić prace parlamentarne, żeby nie dopuścić do wejścia w życie tej reformy. I chodzi zarówno o partie, które są zlokalizowane na lewicy, takie, które są tą lewicą umiarkowaną, jak i takie, które reprezentują skrajnie lewicowe poglądy, jak na przykład Francja Nieujarzmiona. I chodzi zarówno o skrajną prawicę, która uważa, że reforma emerytalna zaproponowana przez rząd Elisabeth Borne jest brutalna, posługują się takim słownictwem jak właśnie niewiarygodnie brutalna reforma dla milionów ludzi. Uważają, że to, co rząd deklaruje jako niezbędne, jest tak naprawdę kłamstwem społecznym. Przewodniczący tej partii również oskarżał związki zawodowe, które tutaj akurat silnie występują jako przeciwnicy tej reformy, o współwinę, ponieważ część z nich w tej drugiej turze wyborów, kiedy Macron spotkał się z Le Pen, jednak była po stronie Macrona, więc jeszcze to pole konfliktu zostało uruchomione. Także dla opozycji no, jest to woda na młyn. I tak naprawdę, jeżeli rząd miałby szukać jakichś sojuszników, a szukał, to szukał ich właśnie w prawicy republikańskiej. Przy czym po części miał nadzieję, że republikanie
W tym finalnym głosowaniu w Zgromadzeniu Narodowym w czwartek się zdecydują poprzeć reformę, ale okazało się, że jest inaczej. Znaczy, rząd miał przesłanki do tego, żeby sądzić, że Republikanie ten projekt poprą, ponieważ w Komisji Wspólnej Zgromadzenia Narodowego i Senatu, która została utworzona po to właśnie, żeby uzgodnić wspólny projekt, wspólny finalny projekt reformy emerytalnej, w tej komisji Republikanie nie dość, że wywalczyli pewne rozwiązania dla siebie, no to jeszcze de facto te rozwiązania wynikające z reformy poparli. I przez ostatnie dni, czy nawet tygodnie, rząd usilnie podkreślał, że chce w normalnym trybie tę reformę przyjąć, co oznacza w przypadku, kiedy rząd nie ma większości bezwzględnej w Zgromadzeniu Narodowym, że są mu potrzebne głosy republikańskie. I taka była narracja polityków rządzących, że będziemy starali dążyć się do osiągnięcia kompromisu pomiędzy większością rządową a republikanami i przyjmiemy tekst w normalnym trybie. Okazało się, że właściwie w ostatnim momencie okazało się, że tej większości nie uda się uzyskać i że republikanie, część republikanów no, jednak jest skłonna zagłosować przeciw albo wstrzymać się od głosu. I tak naprawdę no, wtedy na szali została postawiona przyszłość w ogóle całej reformy i całego Zachodu z nią związanego i rząd uznał, że jakby z dwojga złego lepiej jest uciec się do artykułu 49.3, to jest bardzo sławny w tym, niechlubnie sławny w tym, w tej kadencji artykuł Konstytucji, który pozwala rządowi przyjąć reformę, przyjąć projekt ustawy bez głosowania w Zgromadzeniu Narodowym. Pod pewnymi warunkami, ponieważ taka procedura sprawia, że rząd jest obarczony ryzykiem złożenia wniosku o wotum nieufności w ciągu 24 godzin, a jeżeli taki wniosek zostanie poprawnie złożony, no to wówczas w ciągu kolejnych najbliższych dni taki wniosek zostanie przedłożony pod głosowanie. I to jest artykuł, który jest bardzo kontrowersyjny we francuskiej debacie i który też ta przysłowiowa ulica uważa za nieodpowiedni, za tak naprawdę uderzający w wartości demokratyczne. I to jest artykuł, który właśnie ogranicza, według krytyków stosowania tego artykułu, ogranicza demokrację parlamentarną. No bo sprawia, że rząd jakby arbitralnie nie poddaje pod głosowanie projektów ustawy, tylko go po prostu przyjmuje. I to nie jest pierwszy raz, kiedy ten artykuł został zastosowany w drugiej kadencji Macrona. To jest już kilkanaście razy, kiedy rząd musiał się uciec do tej procedury. A wcześniej historycznie ten artykuł był stosowany? Czy to jest... Tak, tak, on był stosowany i to jest... A skąd się pojawił ten artykuł? W sensie to jest takie, biorąc pod uwagę system polityczny Francji, w sensie taki, że on jest taki jednak rozproszony i tak dalej, że lepiej mieć takie narzędzie, które pozwala jakoś sprawować politykę, to jest odpowiedź na to, czy to jest jakaś zaszłość w ogóle sprzed hen, nie wiadomo kiedy? No, to jest artykuł, który został pomyślany w taki sposób i właściwie on jakby kształtował fundamenty Piątej Republiki. I twórcy konstytucji przewidzieli sytuację, w której rząd nie ma bezwzględnej większości w Zgromadzeniu Narodowym. I mamy przepis, który sprawia, że ten impas spowodowany brakiem większości bezwzględnej no zostaje przełamany, więc nie mamy do czynienia z jakimś kompletnym paraliżem prac parlamentarnych. Jednak wychodząc z takiego założenia, że ta większość jakaś jest, ona nie jest bezwzględna, ale mimo wszystko w wyborach ten mandat jest na tyle silny, że ona może sprawować dalej rządy, nie martwiąc się
za każdym razem o poparcie opozycji, jakiejś części opozycji. No i na początku kształtowania się tej drugiej kadencji jeszcze były takie głosy, że Macron będzie poszukiwał być może na stałe jakiegoś partnera koalicyjnego właśnie w postaci republikanów, a być może będzie właśnie kierował się raczej w stronę takich doraźnych sojuszy przy okazji procedowania konkretnych projektów ustaw. Natomiast no, okazało się, że często tych sojuszy nawet nie poszukuje, tylko właśnie przyjmuje ustawę bez głosowania. A w tym przypadku oczywiście moglibyśmy to potraktować jako już normę, ale mimo wszystko, biorąc pod uwagę taki opór społeczny, jaki widzimy na ulicach w ciągu kilku dni masowej mobilizacji, gdzie według danych, oficjalnych danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na ulicach mieliśmy od blisko 400 tysięcy do nawet 1 200 000 ludzi na ulicach, a według związków zawodowych od 1 000 000 do nawet 3,5 milionów ludzi, no to jednak jakieś elementy tego systemu demokratycznego można uznać za naruszone w momencie, kiedy przy takim oporze społecznym, przy takim oporze opozycji, jeszcze przy okazji rządowi nie udało się znaleźć koalicjanta, sojusznika do tego projektu i w taki sposób go proceduje. To teraz już tak podsumowując, jakie myślisz, będą dalsze kroki? W sensie, no mamy gdzieś tutaj ciągle informacje o tych protestach i tak dalej. Jakbyś miała tak już wyjść z tej roli trochę analitycznej do takiej roli, do takiego analitycznego myślenia, jak mogą wyglądać, nie wiem, kolejne tygodnie, może, nie wiem, 2-3 miesiące związane z tą reformą, to co to według ciebie się będzie działo? To znaczy, po pierwsze w poniedziałek będziemy mieli głosowanie nad wnioskiem o wotum nieufności dla rządu. No i tutaj pojawia się pytanie... Czyli pewnie w momencie publikacji będą znane wyniki, także to już widzicie napis w tym momencie w takim razie. Więc pojawia się pytanie właśnie, czy rząd może upaść, prawda? To, jakbym miała oceniać na chwilę obecną, jest mało prawdopodobne, no ale jednak niczego w tym życiu politycznym nie można wykluczać. W 577-osobowym Zgromadzeniu Narodowym przy jakby nieobsadzonych 4 mandatach w tej chwili potrzebny jest 287 deputowanych, żeby rząd upadł, więc nawet zliczając całą opozycję poza republikanami, no nie wystarczy to, żeby ten wniosek, mówiąc kolokwialnie, przeszedł. Potrzeba jednak jeszcze jest tej siły republikańskiej do tego, aby rząd obalić. Jest kilku republikanów, dosłownie na palcach jednej ręki można wymienić, którzy są skłonni ten wniosek poprzeć. Natomiast na chwilę obecną zdecydowana większość raczej będzie przeciwna upadkowi rządu. No więc to jest pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość. Więc ten impas polityczny w sprawie reformy emerytalnej jest jeszcze daleki od zakończenia. To na pewno wywoła kolejne akcje protestacyjne i one już są przez związki zawodowe na przyszły tydzień zapowiedziane, więc kolejna mobilizacja masowa będzie miała miejsce w następnym tygodniu. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jakie wyjście znajdzie Emmanuel Macron z tej sytuacji. Mówi się o tym, że być może będziemy mieli w najbliższym czasie jakieś zmiany w składzie rządu, żeby jakoś rozładować to napięcie wśród opinii publicznej. Czy może nawet zmiany na stanowisku premiera, chociaż to wydaje się być wątpliwe, bo tutaj premier Elisabeth Borne była bardzo mocno zaangażowana w doprowadzenie tej reformy do końca i wydaje się, że Emmanuel Macron jest mało skłonny do tego, żeby właśnie taką poświęcić taką ofiarę w imię przeprowadzenia tej reformy i właśnie rozładowania napięcia społecznego. Być może Macron w końcu zdecyduje się na jakieś przemówienie, tłumacząc po raz kolejny
konieczność przeprowadzenia tej reformy. Na tego 23 marca mamy zapowiedziany 9 dzień masowej mobilizacji przez związki zawodowe, więc no, trudno jednoznacznie wyrokować. Na pewno opór społeczny pozostanie i z pewnością pozostanie również takie poczucie mniejszego zaufania do rządu w ogóle i do prezydentury Macrona, co może mu utrudnić dalsze sprawowanie władzy w toku drugiej kadencji. I tutaj sobie postawimy, może kropkę to nie, średnik, czekając na dalszy rozwój wydarzeń. Za ten komentarz i dodanie kontekstu na dzisiaj do tej reformy bardzo Tobie dziękuję. Dziękuję bardzo. A na kanale znajdziecie też inne rozmowy, kolejna pewnie już niebawem. Zachęcam również do subskrypcji naszego magazynu, który wychodzi w piątki, także link tam znajdziecie w opisie. Od nas na tyle to dzisiaj. Do usłyszenia.